Dawno cię nie widziałam. Cieszę się, że wracasz. Ja was witam bardzo serdecznie, Galek z tej strony i zapraszam do kontynuacji w naszej rozgrywce Detroit Become Human. Przypomnę tylko o subskrybowaniu, lajkowaniu oraz komentowaniu. Musimy opuścić autobus, ale... Gdzie my pójdziemy? No właśnie. Proszę, nie mamy dokąd pójść. Ona pada z nóg, a strasznie leje. Możemy tu jeszcze zostać? Autobus wraca do zajezdni, nic nie poradzę. Słonko? Znajdziemy jakieś schronienie. Znajdź schronienie. Chodź, Alice, nie ma co czekać. Gdzie tu iść? U góry jakieś pociągi? Nie wiem, może tutaj chodźmy. Rozejrzyj się. Tu możemy coś zbadać. Duża niewygoda, ale dyskrecja. O właśnie. Chodźmy może tutaj. Wróć do Alice. Ale gdzie ona jest? Była i... Kurczę. Zniknęła mi. Ja nie wiem, gdzie ona jest. A, tu siedzi, dobrze. Ja myślałem, że ona jest ze mną, a tu okazało się, że ona została przy tym, przy przystanku. Alice, jesteś przemarznięta. Jest okej. Nie czuję zimna. Żeby się nie rozchorowała. Nie mamy dokąd iść. Wiem, kto może wam pomóc. Ale to jest na drugim końcu miasta. To musi być tutaj. Chodź, Malis. Dziękujemy za wybranie autobusu w Detroit.
Dobra, chodźmy może tutaj. No były wprawdzie niewygody, ale... Idź spać w porzuconym samochodzie. I jeszcze jakieś... No, ten samochód słabo trochę wygląda. Jeszcze mamy inne dwie opcje. Zobaczmy, jakie są te pozostałe możliwości. Brak schronienia tutaj. Tu niczego nie znajdziemy. Dobra. Wracamy zatem. Tu jest coś, 24 godziny na dobę. Zobaczmy. Zobacz, sklep jest otwarty. Chodźmy się tam rozejrzeć. Może chociaż trochę się ogrzejesz. Czego tu szukasz? Ponad 40 hektarach odpowiednio zagospodarowanej ziemi odtworzono setki... Jestem z małą dziewczynką, nie mamy dokąd pójść. Czy mógłby nam pan dać trochę pieniędzy na motel? Rany. Bezdomny android. A, tego jeszcze nie było. Słuchaj, to sklep całodobowy, nie instytucja dobroczynna, tak? Lepiej wyjdź, jak nie zamierzasz nic kupić. Nie, no nie będziemy okradać, bez żartów. Nie, nie, nie będziemy nic kraść. Dobra, chodźmy. Nie, to nie. Ale podpowiedzi nam gra daje. Ale tutaj mamy z kolei pralnię. Wejdźmy do tej pralni. Tu jest ciepło. Zaraz będzie ci lepiej. Ubranie na zmianę. O, właśnie. Może coś tu znajdziemy. Program zakończony, jak gdyby. Może tutaj byśmy coś... Suche ubranie dla Alice. Ukraść ubrania? No nie, no nie możemy ukraść ubrań. Tutaj ten gość śpi. O, tutaj mamy coś, poczytajmy. Jeżeli ktoś chce, to na stopklatce można poczytać. Tutaj pusto. Tu też pusto. Kurczę, no to co my mamy zrobić? Tu jest coś. Co ty robisz? To nie są nasze rzeczy. A no właśnie. Dokładnie. Nie, nie będziemy kraść, absolutnie. Masz rację. Nie zrobimy tego. A tu jeszcze... Nie, tutaj więcej nic nie zrobimy. No możemy tylko wyjść, tak naprawdę. No, o jejku. Chodźmy dalej. To motel. Chyba możemy się tu zatrzymać. Tak, tylko czym zapłacimy? Nie wpuszczają droidów. No właśnie. Nie wchodzimy tutaj? Musimy zdobyć 40 dolarów i pozbyć się uniformu. Albo pójść gdzie indziej. Huh.
Zdobądź 40 dolarów, znajdź ubranie. No fajnie. Dobra, chodźmy tutaj. A nie, tutaj nie możemy chyba. O, ktoś nas zobaczył. Ten gość chyba, który jest w tym. Tak. Dojrzał nas na zewnątrz. Ale tutaj i tak nic nie... Nie jesteśmy w stanie zrobić. Tu było to wejście. Wejdźmy. Nie wygląda to zachęcająco. Chyba jest pusty. No. Odsuń się, Alice. W środku jest sucho i na pewno nas tu nie znajdą. No. Nie chcę spać w takim miejscu. O, masz. Może znajdziemy coś lepszego. Niech zostanie tutaj, no co? Zostaniemy tutaj, Alice. Nie ma innego miejsca. Najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo. Dokładnie. To tylko jedna noc. No co, przecież ubrań nie będziemy kraść. O, koc jakiś się znalazł. Dlaczego nigdy mnie nie kochał? Dlaczego zawsze się tak na mnie wściekał? Po prostu chciałam żyć jak inne dziewczynki. Może zrobiłam coś źle. Może nie byłam dość dobra. Może dlatego ciągle był wściekły. Chciałam tylko, żebyśmy byli rodziną. Chciałam, żeby mnie kochał. Czemu nie byliśmy szczęśliwi? Nie wiem, Alice. Ale ty mnie nie zostawisz. Obiecaj, że nie odejdziesz. Obiecuję. Będziemy razem już na zawsze? Oczywiście. Alice i Kara zostały w opuszczonym samochodzie. Tutaj niestety nie wiemy, co by można było innego wybrać, ale jak widzimy, są inne możliwości. No właśnie, tą grę możecie, słuchajcie, przechodzić wiele razy i za każdym razem dokonywać innych wyborów. Będzie za każdym razem inne zakończenie. No... A to co?
procesor dźwięku, uszkodzone dane dźwiękowe. Uszkodzony pałac umysłu. Regulator pompy tyrium. Wszystkie systemy w trybie oszczędzania energii uszkodzony. Tu coś jeszcze na końcu zostało. Komponenty lewej i prawej nogi brakujące. Brak pionizacji. O kurczę. Czyli to jest jakiś android, którego wyrzucono. Wymień nogi. O kurde. Kuczołgaj się. O, leży coś. Kompatybilny. Odłącz. No i naprawiony prawie, jeszcze drugą nogę tylko. Niekompatybilny. Ten jest kompatybilny za to. To jest jakieś wysypisko śmieci robotów. Ale o dziwo, że one w ogóle działają, słuchajcie. Ucieknij z wysypiska, no właśnie. To wiejemy. Znam miejsce, gdzie można być wolnym. Znajdź Jerycho! Znajdź Jerycho! Faktycznie upiornie tutaj. Ojej. Dokąd się wybiera? Oj. Znajdź podzespół optyczny. No dobra, szukamy. Niekompatybilny. Czyli trzy rzeczy musimy tam znaleźć. Też niekompatybilny. O!
coś nas złapało. Albo ktoś. Sprawdź. Kompatybilny. Czekajcie, czy to nie jest Markus? Znajdź regulator pompy. No, chyba to jest chyba Markus. Coś mi się wydaje. Tutaj coś mamy, dobra, idziemy tam. Oj, tutaj było coś, dobra, moment. Niekompatybilny procesor dźwięku. To jest Markus. Dobra. Idziemy tutaj. Przejdźmy go. Nie odchodź. Nie odchodź. Tam mamy coś. Dobra, chodźmy tam. Nie, nie, on tutaj chce. Sprawny i kompatybilny procesor dźwięku, właśnie. Jeszcze regulator pompy musimy znaleźć. Szukamy. O, tu jest coś. Sprawny. Dobra. Idziemy. Czekaj, nie. Proszę, nie rób tego. Ja chcę żyć. Nie, no, oszczędzimy. Jasne, że nie będziemy tego zabijać. Szukamy innego dawcy. Tu jest niekompatybilny. Tam coś jest. Tu coś jest, ale też niekompatybilne. No nic, tam idziemy w takim razie.
kompatybilny, dobra. Bierzemy. Ten android chyba nie żyje. Wdrap się na zbocze. Okej. Zaraz tędy mamy się wdrapać. Się tędy chyba. Oj. Czyli Markus trafił na wysypisko po tej sytuacji, gdzie policja go zastrzeliła. No okej.
ale to pięknie. Musimy się tam udać, widzę chyba. Dobra. Witaj, Amando. Connor, dobrze cię widzieć. Gratulacje, Connor. Niełatwo było znaleźć tego defekta. Wykazałeś się sprytem podczas przesłuchania. Jesteś niezwykle skuteczny, Connor. Dziękuję, Amando. Poprosiliśmy, żeby przekazano go nam do badań. Może dowiemy się, co tak naprawdę zaszło. Przesłuchanie miało dosyć burzliwy przebieg. Co sądzisz o defekcie? Przejawiał objawy traumy na skutek nadużyć właściciela. Jakby nadpisał swój pierwotny program zestawem nowych instrukcji. Ten porucznik Anderson został oficjalnie przypisany do sprawy defektów. Co o nim sądzisz? Wydaje się drażliwy i opryskliwy. Ale wydaje mi się, że to dobry policjant. Intrygująca osobowość. Niestety, jesteśmy zmuszeni z nim pracować. Jak zamierzasz podejść do tej sprawy? Spróbuję stworzyć przyjazną atmosferę. Jeśli mi zaufa, przysłuży się to dobru prowadzonego śledztwa. Coraz więcej androidów przejawia zaburzenia, a w użyciu mamy ich miliony. Jeśli staną się defektami, będzie to katastrofalne w skutkach. Jesteś najbardziej zaawansowanym prototypem od Cyberlife. Jeśli ktoś ma rozgryźć, co się dzieje, to ty. Możesz na mnie liczyć, Amando. Śpiesz się, Connor. Nie ma czasu. Musimy poszukać porucznika Andersona. Dobrze. Słucham. Szukam porucznika Andersona. Masz pozwolenie? Tak. Porucznika jeszcze nie ma. Poczekaj przy jego biurku. Może zapytamy, gdzie to biurko? Tak chyba będzie najprościej. Szukam biurka porucznika Andersona. Jest w tamtym miejscu. W sektorze R9 szukam zaginionego androida. Przesyłam jego dane. Jest mnóstwo różnych biurek. Tu coś było do przeczytania. Weźmy. Jest potrzebna jednostka z psami na dworcu głównym. Ty i ty, za mną. Do wszystkich jednostek trwa strzelanie na magazynie w Newport Harbor.
biurko znalezione. Przepraszam. Czy wie pan, o której przychodzi porucznik Anderson? Zależy, gdzie był wieczór wcześniej. Może przyjdzie przed południem. Dziękuję. No to czekamy. Czyli możemy się tutaj porozglądać. Idź do defekta, dobra. Zobaczę przede wszystkim tutaj, gdzie co jest. Może tutaj będziemy mieli możliwość, chociaż nie wiem, no ale zobaczmy. To jest kibelek. No dlaczego nie? Chodźmy zobaczyć do kibelka. Może tu będą jakieś ciekawe dowody? Spójrz. Popraw krawat. On zawsze krawat poprawia. No. Nie, no tutaj więcej nic nie jesteśmy w stanie. Już jest. Miło pana znów widzieć. O Jezus. Hank! Chodź tutaj! No dobra, mamy chwilę. Kurwa, patrzcie no. Nasz kochany plastikowy detektyw powrócił. Brawa za tę akcję wczoraj, no chylę czoła! Kpią sobie z niego. Witam, detektywie Reed. Pierwszy widzę takiego antka. Jaki to model? RK-800. Prototyp. Prototyp. Detektyw Android. Maszyny nas zastąpią. Co nie? Te. Przynieś mi kawę, Knojku. O! Jaki mądry. Rusz się! Odmówimy. Ciekawe, co nam zrobi. Przepraszam, ale podlegam wyłącznie porucznikowi Andersonowi. Aha, aha. O kurde. Hank się nie wpieprzył, dostałbyś wpierdol za nieposłuszeństwo. Dobrze ci radzę. Unikaj mnie, bo źle skończysz. Nasze źródła donoszą, że CyberLife dostarczyło policji Detroit prototyp androida śledczego. Choć policja korzysta z pomocy androidów... Już od kilku lat jeszcze nigdy dotąd nie zdarzyło się, żeby android miał prawo brać czynny udział w śledztwach kryminalnych. Dobra, zobaczmy to jego biurko. Thank you.
Hej, sprawdziłeś już te próbki? Jest. Podobno zostały czymś pocięte. Jakoś pogadać z nim się da, czy niekoniecznie? Poruczniku, odnoszę wrażenie, że moja obecność powoduje u pana dyskomfort. Jest mi z tego powodu bardzo przykro. Skoro jesteśmy partnerami, powinniśmy się lepiej poznać. Mimo to, cieszę się, że będę z panem współpracował. Stworzymy zgrany duet. Czy jest tu może wolne biurko? Z tego nikt nie korzysta. No to siadamy jednak. Oj. Za daleko. No wróć. Dobra. Długo zna pan kapitana Fowlera? Tak. Za długo. Zastanawiam się, czy zawsze pan tak późno przychodzi do biura? Przychodzę, kiedy przychodzę. Przestań już męczyć bułę, dobra? No to rozpocznijmy. Jeśli ma pan jakieś akta defektów, to chciałbym je przejrzeć. Terminal jest na twoim biurku. Proszę, częstuj się. Incydenty. Pierwszy sprzed 9 miesięcy. Najpierw tylko w Detroit, a następnie w całym kraju. Android AX400 zaatakował wczoraj człowieka. To może być punkt wyjścia dla naszego śledztwa. Rozumiem, że ma pan osobiste problemy, poruczniku. Ale musi pan się wziąć w garść. I... daruj sobie te farmazony. Nie jesteśmy kumplami i nie potrzebuję twoich porad, jasne? Powierzono mi zadanie, poruczniku. Nie mam zamiaru czekać, aż zachce się panu pracować. Słuchaj, frajerze. Gdybym mógł, to wysłałbym was wszystkich na wysypisko i puścił z dymem. Dlatego nie wkurwiaj mnie! Bo się zrobi niemiło. Poruczniku, przepraszam, że przeszkadzam. Mam informację na temat androidki, która zaatakowała tego gościa ostatniej nocy. Widziano ją niedawno w Rivendale. Zajmę się tym. Hank wpadł na trop. No okej. Czyli wracamy do Alice i do Kary. Ale to już w kolejnym odcinku. A tymczasem zachęcam do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania.
Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.